Szkoda, że dzisiaj znowu do szkoły. Nie narzekaj, za kilka tygodni wakacje. Wiadomo już, dokąd pojedziemy? Ja bym chciała nad morze. Pomyślimy. Zobaczymy, co powie lekarz Jasia. Ty jutro idziesz z Jasią do nefrologa? Ja nie dam rady. Muszę nadrobić te wolne dni. Jak to? Przecież umawialiśmy się. No, ale nie przypomniałaś mi. Przez ten długi weekend wiele spraw mi się spiętrzyło. Co, naprawdę nie możesz z nim pojechać? Nie mogę. Mam ostatnie przygotowanie przed targami kosmetycznymi. Nie wiem, no to może Rafalski go zawiezie. No, w końcu też jest ojcem. Fajnie. Po lekarzu pójdziemy z tatą Piotrkiem na wystawę do Muzeum Techniki. Ja też bym chciała. Kochanie, ty wtedy będziesz w szkole. A jeśli może? Jego musimy zwolnić, bo lekarz przyjmuje rano. I też mógłby zbadać. Ty nie miałaś przeszczepu. Chcę do muzeum. Małgosiu, wszyscy któregoś razu pójdziemy razem, po południu. Pójdziesz z nami, tato? Ze mną w tym tygodniu może być kłopot, wiesz? Boję się, że będę musiał znowu zostawać dłużej w pracy. Dzwonisz do taty Piotrka, mamo? Tak, kochanie.